Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fanów tureckich seriali i zapraszam na streszczenie 76. odcinka serialu pod tytułem Złoty Chłopak. Dominika Wiązecka. Co się dzieje w tym odcinku? Sejran przychodzi, żeby porozmawiać z matką Pelin, ponieważ ta kobieta pani Zelin zaszantażowała ją, że jeżeli do niej nie przyjdzie, to ona pójdzie do jej matki. No i Sejran dała się zaszantażować, i przyszła do tego domu do mieszkania Pelin i zastała tam swojego męża w czułej rozmowie z Pelin. No i się oburzyła, czasnęła drzwiami i wyszła. Kochani, będzie dygresja, od razu. Słuchajcie, wiecie co? Ja się uczę z seriali życia. To znaczy tak, jeżeli dasz się zaszantażować, jeżeli postępujesz tak, jak ci szantażysta sugeruje, to zawsze popełnisz błąd. No i matka Pelin zrobiła w ciula tę dwójkę i Sejran i jej męża. Ściągnęła ich w to samo miejsce, żeby się spotkali, żeby wybuchła awantura i żeby ich małżeństwo uległo rozkładowi. No i rzeczywiście no, dzieje się tak, dzieje się tak, jak ona przypuszczała, czyli oni sobie skaczą do oczu. Sejran jest wściekła, jest oburzona, jest po prostu rozgoryczona bardzo, bo jeszcze tego samego dnia przyrzekali sobie, że nic nie zrobił bez siebie. No i yy, odrzuca tego chłopaka, odrzuca go, wścieka się na niego złości, yy, po prostu tam takie bluzgi padają, rozstają się wściekły Ferit wraca do tego mieszkania no i mówi tej pani Zelin, co o niej myśli jak bardzo jej nienawidzi, jaką jest podłą intrygantką i w dodatku niemądrą, bo jej się wydaje, że go zaszantażuje okazuje się, że on też został tutaj tak podstępem ściągnięty I jej się wydaje, że go zaszantażuje i po prostu on się rozwiedzie z żoną i ożenie z jej córką no słuchajcie, każdy normalny chłopak w takiej sytuacji no, no nie zrobiłby tego inna sprawa że Ferit ma sporo za uszami no i sam doprowadził do tej koszmarnej sytuacji w której się znajduje w każdym razie wrócił do tego mieszkania zrobił potworną awanturę wyszedł i trzasnął drzwiami jego żona odeszła wcześniej Pelin jest załamana pyta się matki co robi Dlaczego tak się zachowuje? Dobra, zmieniamy temat. Mamy tutaj e, panią Ifakat słynną panią Ifakat, która cierpi z tego powodu, że przestała być panią domu. W związku z powyższym, no tam rozmawia z kimś i dzwoni i wzywa tego Latifa i mówi Latif, chodź, 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 chodź tu. Latif, po prostu będzie mieć gości na dzisiejszej kolacji, no pięć osób dodatkowo, Kazim z rodziną, pośpiesz się, żeby po prostu nie było wstydu. No i Latif jest szokowany, bo on się dowiaduje w ostatniej chwili, że będą goście, no i po prostu yy, boi się, że źle wypadnie. Sejran wraca do domu. Teściowa dostrzega, że coś jest z nią nie tak. No i Sejran wygaduje się swojej teściowej, wypłakuje się na jej ramieniu, opowiada wszystko, co widziała, czego była świadkiem: że Ferit po prostu spotyka się z tą Pelin, i ta babka łazi za nią już kolejny raz, i ściągnęła do mieszkania, szantażując ją i po prostu jest rozgoryczona. Matka Gilgin mówi, że się tym zajmie. Felid wchodzi do pokoju, prosi matkę, żeby stamtąd wyszła, no i próbuje się tłumaczyć, usprawiedliwia się przed tą Seiran, że on też został tam podstępem ściągnięty, że przecież obiecała mu, że nic bez niego nie zrobi. Obydwoje złamali słowo, tak? Obydwoje złamali dane sobie słowo. Więc no, ta matka Pelin zagrała nimi, no i Felit to uświadamia Sejran. No, jeszcze raz powiem: no, zupełnie inną sprawą jest to, że ten Felid no, po prostu zawinił. No, cała ta koszmarna sytuacja, w której są, jest z jego winy. Sejran czuje się potwornie rozgoryczona, nie wie, co ma robić. No, i tutaj mamy taką ciekawą historię. Pan Halis Aga opowiada takiej starej sekretarce, zapewne przyjaciółce jego, dlaczego ta perspektywa małżeństwa Suny z tym chłopakiem bardzo go uwiera. Okazuje się, że wiele, wiele lat temu, kiedy Halis Aga startował do pani Hatice jako starający się, ten e, przodek, czyli tam dziadek tego chłopaka, no też startował jako starający się, no i doszło do strzelaniny między nimi. No, i e, ta pani Chacze e, e, w ogóle została tu całą tą sytuację głęboko poraniona. Ona ostatecznie nie wyszła za mąż e, za nikogo. No, i ta sekretarka się pyta: A pani Ifakat e, to wie? No, i e, Halis Aga mówi: No, w zasadzie nie jestem pewien. No, no, no może nie wie, może wie. No, trudno powiedzieć, on się czuje tą sytuacją poraniony. Słuchajcie, tu jest wątek, który wchodzi, nie ma kontynuacji, ale zapewne będzie miał kontynuację w, w kolejnych odcinkach. Ten facet to jest no, pracownik średniego szczebla tej firmy który zajmuje się tam tą biżuterią, a, a, a także w jakimś sensie chyba księgowością. W każdym razie Halis Aga go tak przychodzi do Halisa Agi i Halis Aga się go pyta: No, i co z naszymi sprawami? Czy coś znalazłeś? A on robi taką minę, jakby znalazł. Słuchajcie, bo tam ciągle jest grana historia tych przekrętów. Które pan Orhan ze swoim synem robili w tej firmie. Dziadek dzwoni do wnuka i się go pyta, czego go nie ma w pracy. A on mówi: No wiesz, takie, miałem sprawy różne, osobiste. Jesteś w domu, jestem. Jest przy tobie Sejran, jest. Daj mi ją do telefonu. No i ta dwójka jest po wielkiej awanturze, nie rozmawiają ze sobą, ale Ferit przynosi telefon swojej żonie i każe jej jakoś wytłumaczyć dlaczego jego nie ma w pracy. No i Seyran kłamie, tak, wymyśla kłamstwo, że musieli porozmawiać o Sunie i jej potencjalnym narzeczeństwie. No i to był taki ważny powód. No, kłamie dziadkowi, żeby ratować swojego męża. Słuchajcie, ten Ferit jest wściekle żenujący po prostu wściekle. E, ta para wiecznie się kłóci. E, Ferit ma poczucie krzywdy. Rozumiecie, w, tym całym, e, e, w tej całej sytuacji e, on ma permanentne poczucie krzywdy. No i wychodzi, zostawia żonę. No i rozmawia z Abidimem, że życie jest ciężkie. Dla Abidima naprawdę życie jest ciężkie. W tak zwanym międzyczasie, e, pani Ifakat wezwała tą panią, sułtan, i mówi: Co tak rzadko tu przychodzisz? Bo sułtan permanentnie donosi. A zarobiona byłam w kuchni, trzeba robić tam, e, po prostu przygotowują w pośpiechu kolację. Boją się, że się wysypią, bo, bo po prostu mało już czasu, a dodatkowi goście będą na kolacji. Na to Ifakat mówi, nie pozwalam ci dalej pracować w kuchni, bierz dziecko i się z nim trochę pobaw. Pani Ifakad ma nadzieję, że ta kolacja okaże się kompromitacją dla Latifa. No i pani Sultan wyprowadza swoje dziecko na spacer, Ferit się z nim bawi, tam grają w piłkę, kopią w piłkę, trochę odreagowują stres. Ferit wraca do y, żony, ciągle po prostu rozmawiają na ten sam temat. Ferit stara się usprawiedliwić. Sejran nie może go znieść. Wszyscy meldują się na kolacji. Wszyscy członkowie rodziny plus Kazim, żona jego, pani Esme oraz ciotka Hatice. No i trwają y, modlitwy, a potem... Y, Rodzina zaczyna jeść. Wszyscy są odświętnie ubrani, następuje wykład o tym, jak należy przeżywać ten okres. No i tam jedzą, 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 odbywa się rozmowa. No, i e, dziadek, czyli Halis Aga, ma taką nadzieję, że Su na, sunie, nie spodziewał się kandydat na męża i się pyta suna dziewczyno, powiedz mi, powiedz. Czy ten chłopak, z którym się spotkałaś, ci się podoba? Kazim mu przerywa. No, skoro się starszym podoba, to sunie też się musi podobać. Na to ha Halis Aga mówi: Nie, 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 w tym domu inne panują zwyczaje. Jak ja się pytam, suny, to chciałbym usłyszeć odpowiedź od suny. No, powiedz mi, suna, czy ten chłopak, z którym się spotkałaś, i który po prostu e, wymyśl, e, pani Ifakat wymyśliła ci na, na męża, czy on ci się podoba, czy nie. No i zapada cisza. Jeszcze w dodatku wchodzi tam ten, e, e, jakby tam Abidim. Dlaczego? Ponieważ jest kolacja, i część pracowników zamiast obsługiwać, e, też je w kuchni. No i Abidim coś tam przyniósł, i przy okazji przyszedł do jadalni. I słyszy to pytanie. Następuje cisza. Suna milczy. Wszyscy na nią czekają, żeby odpowiedziała. W końcu odpowiada. Jeżeli mojemu ojcu odpowiada, to mnie też. Kazem się uśmiecha, że tak dobrze wychował córkę. Kolacja jest po prostu, no, staje się koszmarna. Tutaj wszyscy czekają na tę wypowiedź Suny. Kolacja staje się koszmarna. Ciocia Haticze ma z jakiegoś powodu też jakieś zastrzeżenia do tego kandydata. Zapewne obydwoje, no, pamiętają, z jakiej on jest rodziny. Obydwoje z tym halisem agą, ale żadne z nich nie chce się do tego przyznać. Suna potwierdziła, że, że się zgadza, że jeżeli ojcu pasuje, to jej też pasuje. Ojciec jest uszczęśliwiony, Abidin wychodzi z tej sali zdruzgotany. Dobra, dobra, tyle, tyle. Kochani, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia. Miłego oglądania Dominika Wiązecka.